Powiedz mi, czy od czasu z poprzedniego wywiadu jest jeszcze większy boom, czy widać to? i e, Rynek pierwotny to nieruchomości rosną około w czasie, etapie, w etapie e, budowania. Rosną 25-30, niektóre 35 w zależności od położenia. Hmm, to ja się zastanawiam, dlaczego właśnie ta Hiszpania, dlaczego Polacy pokochali, dlaczego Costa del Sol, e, albo nie mają zapisu, że nie można hmm. e, zrobić sesji. Albo my prosimy, występujemy do dewelopera, podpisując umowę przedwstępną, żeby taki zapis wprowadzić. Czy to prawda, że właśnie w Hiszpanii powstałem cało osiedla Polaków? Bo tak a. właśnie jakie to są te nieruchomości, które najbardziej kupują Polacy? Według tych wszystkich statystyk Hiszpania jest numerem jeden: 22. W Hiszpanii zakupiło, Polacy zakupili 3000 mieszkań, a w 22 w Polsce obcokrajowcy zakupili 14 tysięcy mieszkań. Czy można właśnie uzyskać kredyt hipoteczny jako Polak na nieruchomość właśnie w Hiszpanii? No to. A Jakie są jeszcze koszty pośrednictwa, bo kredytu rozmawialiśmy, no to jest z tymi podatkami, i zastanawiam się też sam o co chodzi, bo mówi się, że w Hiszpanii są najwyższe podatki jedne z najwyższych w ogóle na świecie. No dobra, a powiedzmy w takim razie, jaka jest realna stopa zwrotu z inwestycji i na przykład przy wynajmie uwzględniając też może właśnie wzrost wartości, czy masz takie dane? Zapraszam na spotkanie z topowymi przedsiębiorcami, 8 10. września w hotelu Heron Life Hotel, pięciogwiazdkowy hotel. Czy temat samotności przedsiębiorcy jeśli znany? To tutaj, 8 10. września po raz kolejny tworzymy rodzinę biznesową, gdzie na pierwszym miejscu stawiamy na relacje. Tutaj nic nie sprzedajemy, bo najważniejsi są ludzie. Trzy dni, topowi przedsiębiorcy, wiedza od najlepszych z branży i czas na relaks. Niezależnie od tego, jak duży jest Twój biznes, zapraszam Cię właśnie w to miejsce i mam nadzieję, że zobaczy się z Tobą. Do zobaczenia, cześć. Na biznes misję zaprasza Lancerto, moda premium dla mężczyzn i kobiet. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Katarzyna Gonzalez. Cieszę się, bo po raz kolejny się spotykamy. Rozmawialiśmy dużo o Hiszpanii, było dużo faktów i dzisiaj trochę chciałem cię dopytać o te rzeczy, które nie zostały powiedziane, o te które są z komentarzy, więc cały system tam odnośnie prawa, podatków, rzeczy, które są związane z zakupem nieruchomości, bo jednak ten kierunek, jak widać, jest uczęszczany przez Polaków. Pokochaliśmy Hiszpanię, więc cieszę się, że specjalnie z Hiszpanii znowu przyleciałaś do Warszawy. Tak, dzień dobry, serdecznie witam. Tak, no, kierunek Hiszpania został wybrany jako numer jeden teraz kierunkiem przez Polaków do inwestycji za granicą i cieszy się wielką popularnością. Także mieliśmy po pierwszym wywiadzie mnóstwo telefonów, setki telefonów, gdzie próbowaliśmy wytłumaczyć wszystkim klientom po kolei, jak jest proces, więc ta idea dzisiaj jest taka, żebyśmy mogli troszkę bliżej powiedzieć o tej całej procedurze, jak to wygląda, żeby może ułatwić, że to nie jest takie trudne i jak to wszystko wygląda w Hiszpanii. Że jest troszkę inaczej niż w Polsce, ale wcale nie jest do końca nie do zrealizowania, jak widać. Tak, tak. A właśnie powiedz mi, czy od czasu z poprzedniego wywiadu jest jeszcze większy boom, czy widać to i czy ceny rosną, czy już jakby zatrzymały się, się stabilizują, jak to jest dzisiaj? Tak, znowu mamy górkę wzrostową w zakupach, bo to idzie takimi zawsze falami. Ceny rosną i zapowiedziany jest wzrost minimum sześcioletni cen na Costa del Sol, Tak no bo jakby my pracujemy na Costa del Sol, więc zauważalny jest wzrost i rynku pierwotnego cen i rynku wtórnego również. Mhm. A jak na przełomie właśnie roku, dwóch, jakbyś mogła powiedzieć, jakie to były wzrosty, bo to jest ciekawe. Mniej więcej obserwujemy, że jeżeli to jest rynek pierwotny, to nieruchomości rosną około w czasie, etapie, w etapie budowania, Rosną 25-30, niektóre 35% w zależności od położenia. E, rynek wtórny również rośnie, dlatego że w momencie, kiedy osoby potrzebują nieruchomości na już, to po prostu ich nie mamy, więc wtedy kupują rynek wtórny. Mm -hmm. Tu ja się zastanawiam, dlaczego właśnie ta Hiszpania, dlaczego Polacy pokochali, dlaczego Costa del Sol. Bo... Wydaje mi się, że to jest chyba taki numer jeden, jeśli chodzi o całą Hiszpanię dzisiaj. Może tak. Polacy wybierają tak naprawdę całą Hiszpanię. Barcelonę, Madryt, jak najbardziej Alicante, czyli Costa Blanca, no i ta nasza Marbella na Costa del Sol. Dlaczego? Dlatego, że to jest region wyjątkowy, pod takim jakby szeroko patrząc, tak? Czyli mamy ekskluzyw, mamy te topowe restauracje, mamy Morze Śródziemne, Ocean, Góry Narty i to wszystko da. I mamy też ląd, tak? Także bardzo wiele osób chętnie przyjeżdża autem na Costa del Sol jak również też na Costa Blanca, tak? Natomiast też troszkę inaczej jest to jeżeli że to nie jest wyspa, tak? Mhm. No rzeczywiście tak jest, ale powiedz mi, bo też z ostatnim wiedzie jakby padło, że wiele osób kupuje to inwestycyjnie, nie przeprowadza się tam, trzyma to albo na przykład na wypadek jakby był jakiś konflikt, albo inwestuje i teraz pytanie jak można jeszcze zarabiać, bo to nie do końca było jeszcze powiedziane, bo mm. y, czy to są tylko dochody z najmu, czy właśnie wzrost wartości, czy są inne sposoby, bo też czytałem na temat zakupów i ludzie pisali off-plan. byś mm. mogła powiedzieć, co to jest w ogóle przybliżenie? No Polacy wiedzą, co to jest off-plan. E, kupujemy tak zwaną dziurę w ziemi. E, inwestujemy na samym początku, w zależności od dewelopera, około 30%, u niektórych deweloperów 40%. Potem w całym etapie praktycznie w ogóle się nie płaci aż do oddania kluczy. Na koniec jest u większości 70, u niektórych 60%, ale żeby było jasne, że jeżeli nawet płacimy na koniec 60%, a Polak klient chce wziąć kredyt, to może uzyskać te 70%, tak? Jeżeli zdolność kredytowa pozwala, więc wtedy bank przelewa 70, te 10% zostaje na inne wydatki, czy na opłaty, czy na zakup mebli, tak? Tak to wygląda mniej więcej, jeżeli mówimy o off-planie. I tutaj wiele naszych klientów decyduje się na tą opcję. Większość, którzy kupują rynek wtórny, po prostu chce korzystać z nieruchomości już i w tym momencie szukają czegoś, co jest albo rynkiem wtórnym starszym sprzed kryzysu, albo rzeczą, która już jest wybudowana, i ktoś odsprzedaje tę rzecz albo nie podszedł, ten, ten apartament albo nie podszedł do aktu notarialnego jakiś. Y Kupujący sprzed dwóch lat i wystawia na rynek e, tą nieruchomość. Tak? Mm -hmm. Bo też było, że nie można niby flipować mieszkaniami, które się budują, ale razem, że jak już kupimy, no to już wtedy od razu możemy wystawiać. Możemy od razu, natomiast mamy niektórych deweloperów, gdzie e, albo nie mają zapisu, że nie można mm -hmm. e, zrobić sesji, albo my prosimy, występujemy do dewelopera, podpisując umowę przedwstępną, żeby taki zapis wprowadził. W Hiszpanii nie można zakazać e, tej sesji, więc. Deweloper może to ująć w umowie, więc, ale większość ludzi jednak kupuje, dlatego że też wielu inwestorów wspomaga się kredytem hiszpańskim. Mm -hmm. Czy to prawda, że właśnie w Hiszpanii powstaje cała osiedla Polaków? Bo tak się też słyszy, widziałem nagłówki nawet. Tak, znaczy to tak brzmi osiedla. Na, mamy bardzo podobne gusta, jeżeli mówimy o jakimś przedziale cenowym. I jest tak, że jeżeli tych inwestycji, których my obsługujemy około 400 nowych of planów to jest tak, że tylko procent z tych inwestycji podoba się Polakom. I Hiszpanie są bardzo zdziwieni, bądź osoby, które sprzedają w tych domach sprzedaży, i mówią, ale dlaczego tutaj tak się podoba, a tutaj nie chcą kupić, dlaczego nie przyjdziecie na przykład z klientami do innej inwestycji? Dlatego, że wybieramy te nasze takie perełki, tak? Wybieramy perełki i w danym budżecie. Więc jest tak, że jeżeli jest to budżet, nie wiem, 350 za dwie sypialnie, czyli trzy pokojowe, to będziemy mieli w tej inwestycji bardzo wielu Polaków. Ostatnio u dewelopera e, zajeżdżam z czterema rodzinami i, i pan deweloper, sprzedawca dewelopera mówi, że ostatnie sześć sprzedaży to byli Polacy w tej inwestycji. Także akurat ta inwestycja była połączenie ceny do wielkości, do tego, co Polakom się podoba. Mimo, że lokalizacja była troszkę inna niż, e, niż to sama Marbella, i wszystkie sprzedaży były. Polakom zrobione. Więc tak samo mamy na przykład inwestycje, o której mówiliśmy w ostatnim odcinku, gdzie 80% zakupiło Polaków tej inwestycji. Czyli takie rzeczywiście osiedla są. Czyli jak odbiorą te klucze, to, tak, to. to będą mówić do siebie dzień dobry. No dobra, a właśnie jakie to są te nieruchomości, które najbardziej kupują Polacy, które kochają Polacy? Jakie, jakbyś mogła powiedzieć, doświadczenie? No na pewno chcą kupić bardzo dobrze i bardzo Ale... okazyjnie i na pewno chcą, żeby była bardzo duża stopa wzrostu. Więc często sobie analizujemy dlaczego tu a nie tu jeżeli określamy budżet tak bo to znowu będziemy mówić o różnych budżetach dlaczego jeżeli kupimy w innej miejscowości to nie wzrośnie dlatego że jest na przykład wiele działek gdzie będzie się budowało dalej tam i każdy projekt z. Co pół roku, jak obserwujemy nowe projekty, to każdy nowy projekt jest inny i zawsze ulepszany. Więc w momencie, kiedy my kupimy w miejscu, gdzie jest możliwość budowania dalej i te projekty będą się po... ulepszały, tak? to będą fajniejsze projekty, ciekawsze, tej stopy tak, takiej nie będzie. Ale jeżeli kupujemy na działka, gdzie te działek już nie ma, inwestujemy tam i jak się dokończą te wszystkie budowy, to ten wzrost. Po prostu moi klienci sami mówią, że to na pewno wzrośnie. Oni wiedzą to. No to jest bardzo ciekawe. Um, powiedz mi też, bo Hiszpanie mówi się, że nie mogą się nacieszyć nadziwić i są zaskoczeni, że właśnie Polacy tak licznie kupujemy Jesteśmy numer jeden wśród właśnie narodowości, które inwestują w Hiszpanii e, i wiem, że nawet czytałem ostatnio wywiad, który udzieliłeś, gratuluję, w takiej naprawdę znana gazeta hiszpańska El Confidencial, więc to chyba znają nawet Polacy wszędzie e, i właśnie pytali cię też o naszych rodaków i czy tak rzeczywiście jest, że jesteśmy tą najliczniejszą grupą? Jak to w ogóle wygląda na tle na przykład innych krajów, bo się zastanawiam, versus na przykład Polska? No tak. My jesteśmy największą grupą wzrostową i, i to się da zauważyć. Dlatego właśnie, że te ostatnie sprzedaże to są Polacy. Natomiast do tej pory stanowimy tylko 3,6% na Costa Del Mówimy tutaj o Andaluzji. Stanowimy 3,6% wszystkich obcokrajowców kupujących. Więc do tej pory tak duży kraj europejski, jak Polska, do tej pory stanowi bardzo mały procent. Natomiast tak nas obserwują jako kupujących teraz, że cieszymy się bardzo dobrą opinią, że kupujemy licznie teraz, także po kolei, że widzą ten wzrost, widzą ten wzrost u notariuszy, u deweloperów, i jakby są zaskoczeni, Myślę, że nie, nie mają świadomości, jak nasz kraj się rozwinął. Są zaskoczeni taką ilością operacji wśród Polaków. Stąd ten wywiad z Madrytu. Jak to jest? Dlaczego się decydują przeprowadzać? Przede wszystkim też ich interesowało, ilu Polaków jest w stanie się przeprowadzić i naprawdę się przeprowadzają teraz. Mm. No dobra, a powiedz mi, jak to jest właśnie, czy rzeczywiście masz takie dane, jak Polacy, czy kupują gdzieś w innych krajach jeszcze liczniej, czy Hiszpania jest tym numerem jeden? Według tych wszystkich statystyk Hiszpania jest numerem jeden. Natomiast hmm. oczywiście Polacy szukają tych miejsc i często, że bardzo długo szukają, zanim decydują się na Hiszpanię bądź na inny kraj, tak? Hmm. Wiadomo, że Włochy, e, Chorwacja. E, cieszą się również powodzeniem, podobają, te kraje podobają się Polakom, ale numerem jednym jest Hiszpania. Ale to jest wciąż mało, bo jak powiedziałeś 3 tysiące rocznie mieszkań się kupuje, tak. e, patrząc na to, no to nie wiem, Poznań tyle mieszkań nowych oddaje pewnie samo jedno miasto, więc, tak. a wiesz jak właśnie wyglądają statystyki w Polsce, bo ciekaw jestem ile obcokrewców u nas kupuje. No to porównując rok 2022, w Hiszpanii zakupiło, Polacy zakupili 3000 mieszkań, a w 2022 w Polsce obcokrajowcy zakupili 14 tysięcy mieszkań. Więc i Hiszpania z tym potencjałem plaż i, i tego wszystkiego, a tutaj ludzie kupili do życia, więc to jest bardzo duża różnica. Duża przepaść, tak, wiedziałem nawet i pewnie ile w Polsce w ogóle mamy tych nieruchomości, ile się one sprzedają, nie? więc rzeczywiście no jest liczna grupa i ciekawe, że rzeczywiście zakochaliśmy się tam, a powiedz mi, bo też i też piszą media, są nagłówki, że gwiazdy z Polski, znani przedsiębiorcy, biznesmeni lokują się właśnie w Marbeji na przykład yy, i co tam jest takiego, bo się zastanawiam jak ktoś ma ogromne pokłady pieniędzy, jest niezależny finansowo, że właśnie tam wybiera, nie wiem, czy służba zdrowia, słońce, bliskość, no bo wiesz, można by powiedzieć czemu na przykład nie Portugalia, nie wiem, Gruzja, Dubaj, który ma też słońce, są nie wiem, Włochy, a jednak ym, nawet programy z dużo znanych osób z telewizji pokazują, jak sobie tam remontuje mieszkania, kupuje, tak. wyposaża. Ja bym tutaj nie chciała reklamować Hiszpanii, bo nie po to się spotkaliśmy, tak? Mówimy o faktach jak ja jest. I chyba warto by było dla ludzi, którzy nie dotarli do Hiszpanii, samemu to ocenić. Często mamy takich... Kupujący, którzy jadą na przykład autem przez całą Hiszpanię, przez Costa Blanca, przyjeżdżają do nas i sami decydują, gdzie chcą kupić. Tak, Komu, Kto czego szuka, czyż spokoju, czy tych możliwości, niektórzy biznesowo patrzą tylko i wyłącznie. Costa del sol zawsze i Marbella zawsze będzie tym kierunkiem top of the top do inwestycji. i jest to połączenie wszystkiego. Chyba najbardziej to, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, takiej bardzo dużej tolerancji. Polak kupujący w Hiszpanii naprawdę dobrze się czuje. Jest, jest bardzo cenioną osobą. I, I na pewno to jest pierwsza rzecz, którą Polacy doceniają, oprócz tych wszystkich dni słonecznych, oprócz dobrego nastawienia do człowieka. Więc tu wygrywa na pewno Hiszpania tym sezonem. Tak? Polacy się dziwią, że że w styczniu może być 25 stopni na, na, w lądowej Europie. Tak? Mhm. No to rzeczywiście coś jest. A... Masz jakieś takie przykłady, ciekawostki, kto tam już mieszka ze znanych ludzi, może z całego świata, bo gdzieś się mówi o Shakira, inne, no to są pewnie gdzieś w internecie dane publiczne, ale może sama wiesz takie perełki, gdzie... Nasze gdzie polskie perełki? Z całego <laughs> świata nawet. A, z całego świata. No to tak naprawdę cały świat ma gdzieś nieruchomość obok Marbeii. Ja nawet gdzieś czytałem, ale to nie wiem, może nie jest dobry przykład, ale że gdzieś w Villa Putina gdzie był ostatni yes, scenariusz. Tak, tak, tak. Mamy osiedle takie, La Zagaleta gdzie przejeżdża się przez siedem szlabanów, gdzie nie można tam wjechać. No i tam są osoby znane, schowane. To jest w górach, wysoko. Natomiast na wysokości Marbei. tak? Natomiast no jakby wszyscy piłkarze znani z całego świata, oni wysiadają na płycie lotniska, są dowożeni do swoich apartamentów, domów już od razu z płyty lotniska. No i wielu Polaków dzisiaj, tak? Znanych biznesmenów. Aktorki, piosenkarki, panie, które urządzają domy, wszystkie są moimi sąsiadkami. Okej, okay, no to pozdrawiamy, znamy. No dobra, a powiedz mi, tak, żeby przybliżyć, jaka jest procedura zakupu nieruchomości w Hiszpanii? Czy to jest trudne, czy jest właśnie potrzebna pomoc prawnika? Mówię tak czysto teoretycznie, chcemy teraz Polski kupić, i, i co dalej? Okay. Tak naprawdę, jeżeli, jeżeli to ma być inwestycja, to wielu naszych klientów jest w stanie to kupić online. Jedyną rzeczą, którą trzeba tutaj spełnić, to jest wyrobienie numeru nie, numeru identyfikacji obcokrajowca. To jest niezbędny proces do zakupu ostatecznego, do momentu, kiedy podpisujemy u notariusza zakup. Tak, tak naprawdę, jeżeli to jest off-plan, to przez dwa lata nie potrzebujemy nic. Możemy to robić z polskiego konta, te wszystkie płatności, które są. Nie potrzebujemy mieć numeru nie, więc jest to dzisiaj bardzo proste, bo jeżeli przedstawiamy klientowi e, cały prospekt nowych inwestycji, omawiamy, e, gdzie mogą kupić, gdzie wzrośnie, e, za ile mogą sobie pozwolić, to klient wie, co chce kupić. No, jest Pro, nie problem, ale jest wiadomo inaczej, jeżeli chcemy kupić sobie ten wymarzony dom z drugiej ręki, bądź już coś, co jest. No bo wtedy wiadomo, bardzo ważne jest ustawienie co, co do kierunków świata, sąsiad, sąsiad basen. Tak niektórzy potrzebują zobaczyć, jakie jest otoczenie dookoła. Więc również wtedy, w zależności, ile klient może, czy to są dwa dni, czy to, są, czy to jest pięć dni, w zależności od wymagań klienta. Oglądamy to, co jest na rynku. I proces, tak naprawdę, w większości rzeczy można to wszystko załatwić zdalnie, dzisiaj, ponieważ umowy przedwstępne u dewelopera podpisujemy zdalnie, i tak naprawdę niektórzy zostawiają pełnomocnictwa w Polsce bądź w Hiszpanii do wyrobienia numeru nie. I to jest jedyny tak naprawdę wymóg oprócz posiadania środków. No tak. A czy można właśnie uzyskać kredyt hipoteczny jako Polak na nieruchomość właśnie w Hiszpanii? Tak, tutaj mamy najwięcej pytań, tu najwięcej pomagamy Polakom o tych kredytach. Ponieważ jest to proces bardzo podobny do procesu w Polsce. My pracujemy z bankiem, gdzie nie trzeba tłumaczyć polskich dokumentów, więc. Ten proces odbywa się bardzo podobnie, tak, jakby, jakby ten kredyt hipoteczny był załatwiany w Polsce. Potrzebujemy dwóch ostatnich PIT-ów, potrzebujemy biku, potrzebujemy w zależności od banku w tym banku 6 miesięcy wyciąg z konta i tak naprawdę to wszystko. Wypełniamy dwa z klientem dwa takie odpowiednie druki i składamy papiery do kredytu. Dzisiaj mniej więcej ofertę kredytową mamy w około tygodnia do dwóch, w zależności, ponieważ również bank Sabadel nie odnotował do tej pory w historii tyle ilości kredytów, jakie udziela Polakom. A ja wiesz, jakie oprocentowanie plus mi? Tak, tak. Mamy około 3,8-3,9 oprocentowania. Hmm. Także wielu klientów, którzy nawet chcą wyprowadzić jakby gotówkę, bo mają gotówkę, decyduje się na przykład na wzięcie kredytu, żeby spłacić swoje kredyty, które mają na większym oprocentowaniu w Polsce, także mhm. są takie sytuacje. Dobra, optymalizacja. To sekundę. jeszcze może żebym, żebym powiedziała, dostajemy maksymalnie na 70% mhm. wartości nieruchomości na okay. 25 lat. Mhm. No to i czy myślisz, że właśnie przy jakimś takim wynajmie jest, to, jest w stanie ten kredyt jakoś zarabiać na siebie? Tu na pewno w zależności, jaka jest kwota zakupu hmm. i jaki jest okres kredytowania. Ponieważ ja mam klientów, którzy decydują się na kredyty mając 62 lata, więc ten kredyt maksymalnie dostaną do 75 roku hmm. życia. Więc zamiast 25, ten kredyt będzie 13. Więc zawsze odpowiadam, w zależności, jaka jest Twoja hmm. sytuacja. Przeliczymy ratę kredytową. Mhm. No to, a jakie są jeszcze koszty pośrednictwa? Bo kredytu bo rozmawialiśmy, no to, że mamy właśnie te 3,8, co jest dużo taniej niż w Polsce nawet na dzisiejsze stopy, które i tak są dość tanie. Cały proces pośrednictwa jako pośrednictwa jest w Hiszpanii bezpłatny dla kupującego. Jedynym wyjątkiem są oferty bankowe, które prowadzimy, i wtedy z klientem mamy specjalną umowę, ponieważ jest to o wiele bardziej skomplikowany proces, i banki jakby działają od strony tylko banku, a nie współdziałają z agentami nieruchomości. Natomiast nie ma prowizji od kupującego. Co jest? Jest usługa prawna. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce nam jest łatwo dojść do, przez cały proces, przejść przez cały proces okay. zakupu. W Hiszpanii najlepiej było, żebyście się jako klienci nie martwili okay. tym procesem i ktoś za wami stał i cały czas prowadził ten proces, ponieważ są to niektóre tłumaczenia dokumentów, to są niektóre sytuacje, każda sytuacja każdego klienta jest inna. Potem są umowy, tłumaczenia na aktach notarialnych, podpisywanie umów. I to w Hiszpanii ze względu na to, że kupujący nie płaci prowizji, uh -huh. nazywa się to usługa prawna. My pracujemy z wieloma prawnikami polskojęzycznymi, żeby pomóc e, klientom. A czy są jeszcze jakieś właśnie koszty około zakupowe? I trochę się też zastanawiam później. też kolejne pytanie, koszty zarządzania najmem krótko, właśnie terminowym. Uh -huh z tym najmem krótkoterminowym, może najpierw on najmie, z tym najmem krótkoterminowym w zależności z jaką firmą się pracuje i gdzie się kupuje nieruchomość. Dlatego, że wielu Polaków kupuje w miejscach w inwestycje, które mają cały swój departament wynajmu. I tak naprawdę w dwóch inwestycjach, w których my sprzedajemy bardzo dużo nieruchomości, jest i tu, i tu departament wynajmu, gdzie obsługa kosztuje mniej więcej w zależności od firmy 30% od tego, co dostaje klient, 30% i w tym już są wszystkie koszty sprzątania całej obsługi apartamentu. Są różne firmy, zewnętrzne również, natomiast często Polacy decydują się na zakup tam, gdzie ta firma ma już korzenie i wiele lat wynajmuje. Dlatego też widzą w tym potencjał bardzo no, duży. A jeszcze jakieś całe koszty około zakupowe? Co jeszcze całe znajdziemy? koszty. Przy rynku pierwotnym e, zawsze deweloper podaje cenę netto, więc przy rynku pierwotnym mamy 10% VAT. E, przy rynku wtórnym mamy 7% podatek od zakupu. E, do tego dochodzi notariusz e, w zależności od ceny zakupu około 1000-1500 euro mhm. i do wpisy do ksiąg wieczystych e, około 1,2% w Andaluzji. Mhm. No dobra, to muszę jeszcze poruszyć ten temat do kupas yy, i powiedz mi, czy rzeczywiście, no to ci co nie wiedzą, dzicy lokatorzy, czy rzeczywiście jest to dzisiaj problem e, rynku nieruchomości w Hiszpanii, bo mówi się dużo o tym w Polsce, no nie słyszałem jeszcze tak z doświadczenia gdzieś tych ludzi, co jest przynajmniej na nowych osiedlach, że oni są, no ale jak to jest w, w, w praktyce u Ciebie, gdzieś się zdarzają i, i co wtedy? Mhm. Także nawiązując do, do Państwa komentarzy z, ostatniego, z, na, z ostatniej naszej rozmowy, chciałabym tak jakby naświetlić, jak to wygląda w Andaluzji. Dlatego, że największy problem był w Katalonii. E, I to mówimy o czasach, kiedy bardzo zostało dużo w czasach kryzysu zostawionych pustych e, nieruchomości, całych nawet osiedli. Tak? E, w Andaluzji mówimy o roku 2022, Mamy około 900 tysięcy mieszkań, region Malaga, bo to są prowincje. I tam zostało zgłoszonych około 446 przypadków problemów, właśnie z, z osobą, która bezprawnie okupuje, czyli stąd ta nazwa, czyli jest w nieruchomości bez tytułu prawnego. Tak? Teraz tak. 99,99 ,99 to są mieszkania pobankowe. Mhm. Czyli osoba dzisiaj w Hiszpanii, jeżeli ja jestem właścicielem mieszkania, to mam przyspieszoną eksmisję, gdzie w Polsce to praktycznie jest nierealne. Manej.pl mhm. podaje, że 70% w Polsce mieszkań, które są na wynajem, mają problemy z osobami, które są w środku, z płatnościami itd. I proces w Polsce może trwać do kilku lat. Dzisiaj przyspieszona eksmisja, gdyby się nawet tak stało w Hiszpanii, jest o wiele prostsze i nie trzeba dać lokalu zastępczego. Ja słyszałam, że są firmy, które też pomagają usunąć tak, tak, trochę tak, tak... Natomiast tak, większość firm jest też w okolicach Barcelony. Także w momencie dzisiaj, kiedy my mamy piękne nowe inwestycje z ochroną lub z kamerami, z monitoringiem, kiedy mamy swój alarm. To jest dalej przestępstwo, jeżeli ktoś by się wkradł do tego e, mieszkania. tak? Mm, jest trudniej. Mhm. No dobra, ale powiedz mi, mamy takie mieszkanie, kupiliśmy dzisiaj, lub z rynku wtórnego, chcemy zrobić remont. no Po paru latach trzeba. I jak to jest, czy y, jeśli chce zrobić w ogóle ten remont z Hiszpanii, czy to, wjeziemy ekipę Polaków, są tam na miejscu, jakie dostaną, czy to jest ogromny kosz, no bo w Polsce to jest już dzisiaj spory wydatek. My mamy swoje ekipy remontowe mhm. i swoich architektów, więc. Mamy dwa rodzaje remontów: albo ktoś kupił rynek wtórny mhm. i tak naprawdę Polak w większości remontuje od zera, gdzie jest trochę tej pracy, albo mamy doposażenie rynku pierwotnego, jak klient odbiera. Mhm. I naprawdę tutaj możemy bardzo na, na, na wiele sposobów, bo to klient decyduje. Na ile chce oddać nam do, do zrobienia tego mieszkanie, do doposażenia, do zrobienia tego mieszkania wyjątkowego, ponieważ one są wszystkie wykończone tak samo tak? i tak w sposób bardzo czysty, przejrzysty. Tak, tak, tak. Natomiast można z tego zrobić własną perełkę właśnie dzięki wyposażeniu i doposażeniu. Tak? Mhm. Więc tutaj architekci wchodzą, można, można to projektować z Polski, jeżeli kto, klient ma własnego, zaufanego. A wtedy firma nasza zajmuje się tylko jakby dostarczaniem rzeczy, również z Polski. Tak? Bo, bo teraz pracujemy też takim systemem, że możemy od pierwszej śrubki do ostatniego obrazka. Transport prosto z Polski do... Czyli też apartamentu. te apartamenty pierwotne, wszystko projektujecie, wyposażacie może tak. być nawet z Polski, ok? A orientuje się właśnie, jeśli chodzi jakiś, nie wiem, czy się to są ceny z metra, czy z czego jak się robi takiego starych remontów, pewnie zależy od czego, ale jaki to w ogóle No to właśnie rzędu? tak jak w Hiszpanii nie ma ceny z metra z mieszkania, tak i nie ma metra y, y, za remont. Tak naprawdę trzeba zobaczyć, ile jest tej pracy, ile jest dni i ilu pracowników, bardziej tym systemem. No dobra, a powiedz mi w takim razie, jaka jest realna stopa zwrotu z inwestycji, na przykład przy wynajmie, uwzględniając też może właśnie wzrost wartości. Czy masz takie dane? No i teraz tak, wzrost wartości, o których mówimy, obserwując ostatnie lata, samego, samej wartości to jest około 25 do 35%. Więc to jest taki wzrost wartości i ja bym bardziej to traktowała jako dodatkowy atut, a nie liczyła do najmu. Bo z najmu mówimy o bezpiecznej stopie, 7% w skali roku. Mhm. No to też jest sporo. No dobrze, a muszę jeszcze powiedzieć, roczne koszty utrzymania takiego apartamentu. Właśnie nie mówimy metrów, więc no nie wiem 60 metrów polskich, tak. powiedzmy, czy jakiś tam apartament, no nie wiem, dwa pokoje, trzy, to, to jaki to jest plus, minus roczny koszt? Większość apartamentów takie minimalne, minimalna powierzchnia to jest około te 65 plus taras, czyli dwie sypialnie, czyli trzy pokoje. I teraz mówimy w zależności w jakim budżecie i gdzie kupiliśmy, tak? Więc możemy mówić od ceny miesięcznej, na przykład takiego naszego zwanego czynszu 120, 150 euro, ale mówimy też do bardzo fajnych osiedli, gdzie jest bardzo duża infrastruktura. Do 300 do 350 przy trzech sypialniach. Przy dużych apartamentach, gdzie jest bardzo duża infrastruktura: czyli baseny, siłownie, roślinność, miejsca do coworkingu. Za to płacimy. Nie płacimy za inne rzeczy, tylko za to, ile, jaki jest koszt utrzymania osiedla i w zależności, ile apartamentów jest w osiedlu, no bo to się składają mieszkańcy. Ktoś mówił, że jest też taniej, no bo nie ma ogrzewania w zimie, daje tak w Polsce na przykład. Tak, no, ale zimie. płacimy za, prąd. Ale za, basen za Tak, czyta. ale płacimy za prąd, ponieważ. Latem, Chłodzenie. kto potrzebuje chłodzenia, tak. Tak, no, rekompensuje ogrzewanie tak. latem. No dobrze, a powiedz mi, służba zdrowia bo też nie wszystko zostało powiedziane. Chciałem Cię zapytać, czy rzeczywiście można korzystać z karty EQUS, czy się kupuje dodatkowe prywatne ubezpieczenia? Nie wiem, czy to jest mit, czy nie, ale jeden z komentarzy był taki, że właśnie ktoś jest chory, to można jechać się tam leczyć, bo jest lepsza służba zdrowia, i Ci zrobią operację i tak dalej. Znaczy podejście do obcokrajowca jest bardzo pozytywne, który korzysta ze służby zdrowia. Na pewno nie ma jakiejś takiej wizji, że ktoś przyjechał i chce się leczyć. Miałam ostatnio sytuację mojego klienta, który jechał autem z Polski, no i miał problem z nogą i bardzo się cieszył, taką jaką miał opiekę, bo przejechał akurat granicę do Hiszpanii i jak, jak, jak ta noga zaczęła dawać problemy bardzo duże, no i był bardzo zadowolony ze służby zdrowia, tak? Wielu moich znajomych też musiało korzystać. Tak, możemy korzystać z karty, naprawdę nie robią żadnych problemów. Oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje służby prywatnej. To może nawet jakby przyjechał na, na krótki okres, kupić sobie ubezpieczenie prywatne. tak? Takie karty jak nasze Medicover yy, i to działa świetnie. Tych szpitali prywatnych jest bardzo dużo. Ta oferta jest bardzo różnorodna, yy, więc to jest A to. jest służba publiczna jest całkiem publiczna okay, na, jest na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dużo lekarzy na, na jednego mieszkańca. I się Polacy się od takiej służby zdrowia. Mieć. Znaczy na pewno ma, bardzo chwalą Polacy podejście lekarzy. Mm. Także to jest miłe, przynajmniej tak z mojego doświadczenia i z moich klientów. Mm -hmm. A powiedz mi. Podatki, bo to też właśnie dużo komentarzy było. Jak to jest z tymi podatkami? I zastanawiam się też sam o co chodzi, bo mówi się, że w Hiszpanii są najwyższe podatki, jedne z najwyższych w ogóle na świecie. No i właśnie, czy przy zakupie dodatkowe opłaty, a ludzie lgną jak magnes? I czy nie wiem, czy są też optymalizacje? No bo w Polsce też mamy niby wysokie podatki, ale jak ktoś wie, jak robić spółkę ZO, czy jakieś inne, to sobie kombinuje. Jak jest w Hiszpanii? No, na pewno to jest tak, że to nie jest żaden raj podatkowy. Natomiast. Yy... Wielu Polaków kupuje ze względów innych. Tak? Podatkowo zostają w Polsce, a po prostu chcą mieć albo drugi dom, albo inwestycje w Hiszpanii, ale działają z Polski. Tak naprawdę wielu, wiele osób, które ma działalność bądź spółkę w Hiszpanii, optymalizuje to polską. Okay. Dlatego, że wie, jak to robić w Polsce. A w Hiszpanii ta optymalizacja jest jaka? Jest natomiast jest też bardzo dobre nastawienie do osoby, która, która płaci podatki. Mhm. Więc jest to są jakieś kontrole właśnie. Właśnie urząd skarbowy w ciągu 10, 10 sekund tak naprawdę odpowiada ci jak chcesz rozłożyć VAT. Ten VAT możesz płacić za 3 miesiące. Jest wiele takich rzeczy, których już u nas w Polsce nie ma. Kontrol faktur jest raz na rok. Także nie jest to raj podatkowy i na pewno Polacy nie przejeżdżają dla płacenia niższych podatków do Hiszpanii. Natomiast jest dużo rzeczy, które Polacy są zaskoczeni, na przykład kredyty na podstawie polskich pitów na ryczałcie. Mm. Więc w Polsce klienci mówią, że praktycznie nie, nie mogą dostać kredytu, a w Hiszpanii e, robimy takie kredyty. Tak? No dobrze, a jeszcze powiedz mi dzieci i szkoła. E, I czy to jest tak, że jak przyjadę właśnie do Hiszpanii, się przeniosę, to łatwo się dostanę no jako polskie dziecko do takich szkół? E, I może jakieś takie praktyczne wskazówki, od czego należy zacząć, jak jestem no, wiem, z rodziną? Tak naprawdę. Hiszpania ma obowiązek przyjęcia dziecka, które pokazujemy, że mieszka w Hiszpanii. Mhm. Czyli tak naprawdę podstawą jest zameldowanie się i pokazujemy, że jesteśmy zameldowani tu i tu. Oni patrząc na adres, w ciągu mniej więcej tygodnia, bo tak teraz klientka nasza przeprowadziła się z trójką chłopców, w ciągu półtora tygodnia jest odpowiedź, do której najbliższej szkoły państwowej mogą przydzielić dziecko. I to dziecko musi mieć zawsze miejsce. Zgodnie z rocznikiem. Także, żeby tutaj nie było, że dziecko w Polsce na przykład jest w drugiej, ale jeżeli w Hiszpanii jest rocznikowo w, w trzeciej, to idzie do trzeciej klasy. Są specjalne też zajęcia wyrównawcze z języka. Natomiast mamy niesamowitą ilość szkół prywatnych na Costa del Sol. Od Malagi do, do Gibraltaru. I tutaj można wybierać. To są szkoły angielskie, amerykańskie, niemieckie. Tych szkół jest bardzo dużo. Mhm. No powiem Ci, że no chyba powiedzieliśmy wszystko tej Hiszpanii, ja Ci też dziękuję za to przedstawienie faktów. Zastanawiam się jeszcze, czy jest coś, co nie powiedzieliśmy, i to może co ty chcesz jeszcze przekazać naszym widzom. Znaczy, znając pytania naszych klientów, tych, mhm. tych pytań jest mnóstwo. Także tutaj już w takich rozmowach telefonicznych staramy się pomóc, bo każdy klient to jest oddzielna. Damy po w opisie wywiadu, a tak, ja każdy... na pewno przyjadę. Zapowiadałem ostatnio, przepraszam, tak, tak. nie wyszło, ale zbieramy się. Dobrze, cieszę się bardzo. Także po prostu e, każdy ma jakąś wiedzę z tych osób, które chcą już zainwestować, ale potrzebują na przykład wytłumaczenia tego procesu, tego, e, jak to wygląda kredytowo. Wspieramy też właśnie informacjami, jak ten kredyt przebiega, ile czasu trwa. Także tutaj. W zależności od sytuacji klienta jest odpowiednia pomoc. Mhm, bardzo. Cika się, dziękuję za merytoryczną rozmowę. No mówię, już jak z Tobą rozmawiam, to naprawdę czuję się, że chciałbym tam być na tych wakacjach i poleżeć, sprawdzić i czy zobaczyć te jest. mieszkania, czy tam, jak tam jest ten raj. Więc ja, jak pojadę, na pewno coś nagramy i zobaczymy, pokażemy z terenu. Nie mogę się doczekać. No i ja gratulacje, że też robisz dobrą robotę. Rzeczywiście jest ktoś, kto może się zaopiekować Polakami, że Polacy no, nie są oszukiwani, że mogą tam naprawdę kupić te mieszkania, być. No bo wiesz, jak pojedziemy do całego kraju i nawet tak. dogadać się z kimś, nigdy nie znamy zwyczajów lokalnych, jakichś tam nawyków, a to jest dzisiaj bardzo ważne, więc dzięki takim osobom, jak Ty, świat się zmniejszył, bo po prostu jedziemy do swoich i, tak. i już, tak jak powiedziałeś, kupujemy na polskie dokumenty praktycznie w Polsce, więc tak. to jest super. No, dziękuję serdecznie. Również pozdrawiam moich wszystkich klientów i do zobaczenia w Tak, Do zobaczenia, Marbeji, do tak? zobaczenia na tak. <laughs> Dziękuję Dziękuję. Dziękuję.